Witajcie, moi drodzy. Jesteśmy sobie w tym pięknym Kairacie, Kyracie, czy jak to tam się mówi. Zaraz, coś tutaj zobaczyłem ciekawego. Czemu on stanął nagle? Załatwimy to, spróbujemy przynajmniej. Okej. Także tak to się robi, pomaga się tutaj ludziom. Walczy się przeciwko ludziom Pagana, czyli tak zwanej armii królewskiej. Dobra, nie chciałem twoich pieniędzy, ale jeśli sam je wpychasz, no to... tak, chyba to. Jesteśmy tutaj pod tą wieżą. Dzwonnicą właściwie, tak. Co wyzwoliliśmy ostatnio. I teraz zastanawiam się, co zrobić. Czy iść sobie tędy i eksplorować dalej po tą maskę, później po te plakaty i tak dalej, i tak dalej. Czy może zaatakujemy sobie tą fortecę. Dobra, wiecie co, nie ma co się dłużej zastanawiać. Pykniemy sobie na fortecę, tylko... dajmy się tutaj. Stąd będzie bliżej, po pierwsze, a po drugie mają chyba tutaj auto. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo... w jednej strażnicy, którą wyzwoliłem, to... jeśli pamiętacie, nie było żadnego auta. O ile oglądacie moje odcinki. Dobra, przy okazji zobaczymy, czy mamy uzupełnione ammo. Przy okazji sprzedamy to wszystko. Nie, to sobie uzupełnimy. Kamizelkę sobie dokupimy. No i to chyba na tyle. Teraz lecimy sobie zobaczyć, czy mają jakieś auto. O. No i mają. Ja pamiętam tą strażnicę. Tutaj spędziłem sporo czasu nawet. Dobra. Teraz w którą stronę? Może po drodze od razu tą maskę zajedziemy. Bo czemu nie, skoro jest po drodze, prawda? Okej, słoneczko ładnie świeci. Jest piękny dzień. To jest ranek chyba. Właściwie. O, czy tu są... Może ta ten... automatyczne kierowanie czasami jest dobijające. Proszę, zawrócili. Witam panów. Okej. Czysto, możemy jechać dalej. Tylko gdzie? Bo mi się zgubił znacznik tutaj. Tutaj. No i ciśniemy 200 metrów. Nie jest dużo. Zaraz, tutaj. Shit. Tutaj przy okazji sobie zbierzemy, jeśli już jesteśmy nad wodą. Dalej ktoś tam jadą. Zbierzemy sobie te niebieskie liście. A przynajmniej jeden, bo drugi jest tam gdzieś na wodzie. Nie wiem, czy chce mi się pływać. To jest trochę daleko od brzegu. Dobra. Nie. I tak mamy dwa, bo... to są moi chyba i tak, więc nie wiem, czemu boję dupy. Dobra, tam już idą.
Cholera, dużo tych... O, znowu pojechali. Sporo ich tutaj jest, jeśli chodzi o ludzi Pagana. Gdzieś tu było moje autko. Ale już chyba mi ukradli. A, dobra. Tu mamy łódeczkę przy okazji. Tam coś płynie. Mam nadzieję, że to moi. Okej, tu mamy jakiegoś złoma. Skrzynki. No i tak. Teraz tylko nasłuchiwać, gdzie ta muzyczka jest. Najbardziej... Nie no, co ty płyniesz? Boże, woda po kolana, ten... Dobra. Czasami nie rozumiem... O, proszę. Jestem w domu. Jalung daje mi nam wszystko, czego potrzebujemy. Jalung utrzymuje, da mi wszystko w swoim czasie. Interesujące. O. A, jeszcze tutaj widziałem. Ale to po drugiej stronie jest niebieski liść. To też czerwony też nam się przyda. Coś czuję, że w tej misji będziemy dużo korzystać z miksturek. Teraz w którą stronę? Na południe. Z tych miksturek łowieckich. Bo jeśli chodzi o... o tą zdrowotną z zielonych liści, to wiadomo, że... To nie ma opcji, żebyśmy nawet... Żebyśmy przeżyli bez tego. To jest wiadomo i oczywiste. No jedź, nie driftuj mi tutaj na drodze. Dobra, 200 metrów. Potyczka. Tutaj go. Gdzie jeszcze strzelają? Oho, tu jest ich... Sporo. A nawet nie sporo, tylko jeden jeszcze był. Okej, dobra. Nie wezmę od was kasy. Bo jest mi w ogóle niepotrzebna. Tylko tutaj mnie interesuje... Ta forteca. Okej, zobaczmy. Są jacyś... Na razie nie widzę żadnego... Snajpera tu jest chyba. Ale to nie snajper. Zwykły. Tam jest gdzieś alarm. Co, więc tutaj nie mają snajperów w ogóle? Tutaj powinien być w tym... Dobra, takie stanie na drodze jest niebezpieczne, bo ktoś tutaj może... dobra, teraz od której strony byśmy sobie ich zaatakowali? Czy od tej? Czy od tamtej? Tam gdzieś od, z gór. Tylko nie wiem, czy tam jest jakaś droga, żeby tam dojść. Bo tutaj od frontu nawet się nie da. To znaczy da się, ale trzeba by... rozpieprzyć tą bramę. Z RPG-a, czy tam C4. Cholera, słyszę jakieś psy, to są chyba, albo wilki. No i chyba właśnie nastała noc. Albo dopiero nastanie za kilka chwil. O, mamy słonika. Możemy nim wjechać z buta. Czy tam z trąby.
ich tam wszystkich porozrzucać. No i cóż, widzę, że tutaj od strony gór się nie dostanę. Przynajmniej nie wespnę się tutaj gdzieś wyżej. Nie ma takiej opcji. Ratu Gadi. Cholera, no szkoda, no. Fajnie by było. O, zaraz, tutaj coś mamy. Nie wszystko stracone. Nie ma snajperów. Dobra, ale weźmy sobie miksturkę łowiecką. Dzięki czemu. Dobra, tam jest jakiś jeden snajper gdzieś daleko stąd. I okej, w ostatnim momencie zdążyłem go. No, chyba nie spadł. Teraz tak, alarmy. Gdzie są alarmy? Tutaj jest jeden. Cholera, tam pies łazi. Gdzie jest ten alarm? Bo go nie widzę. Tutaj jest. Okej. Okay. Na razie spokojnie, tutaj idzie. Nikt nie zauważył. Chociaż pies się odezwał, ale to jest ciężko zbrojny, ale boję się, że jego ktoś może zobaczyć. Że leży. Albo i nie. Sprawdźmy sobie jeszcze. Teraz jakieś krzyki tutaj się odezwały. Pies tutaj gdzieś leci do nas, ale nie jest pokazane. Nie piszę przede wszystkim, ile jest alarmów, co mnie trochę smuci. Okej, stężyłem. Pies mnie nie wykrył, ale tam się zaczną jaja za chwilę, jak zobaczą. Dobra, teraz tak, wypatrywać drugiego alarmu. Mam nadzieję, że go nie ma, ale o cholera. Fuck. Cholera. No to ładnie narobiłem. Co? Dobra, my też sobie wezwiemy. No, no, no. Ah,
Cholera. Cholera, jak on to przeżył? Okej, wybaczcie, jeśli trochę tnie, ale... Okej, jeszcze tutaj... Kolejny helikopter gdzieś. Cholera. Dobra, mamy to. Uff, to nie było za cicho, ale... Ważne, że nasze, prawda? Dobra, nasi już przyjechali. Najemnik jest z nami, przeżył, ale... Nie wiem, jak dla niego się rozkazy wydaje, nie pamiętam. Czy jakoś... Moment. For sure. O. Plakacik. Gdzieś są skrzynie, ale to... Dobra, tutaj mamy to... To nasze schronienie. Możemy tam sobie mieszkać. I sprzedać przede wszystkim różne rzeczy. Oraz dokupić ammo. Jest dużo tych skrzyń, ale... Zbierzmy je, a później sprzedajmy te rzeczy. Gdzieś na górze chyba. Tutaj nic. Dobra, nie wiem, nie chce mi się szukać tych... tych skrzyń. Tutaj mamy kolejną. Nie wiem, czy tam na dachu gdzieś jest, ale... No dobra, i tak mam już plecak pełen. Pełny. Więc idziemy to wszystko sprzedać, uzupełnimy ammo. Brama do szczęścia otwarta. O, tutaj można uzupełnić ammo. Spoko. Ale i tak sobie idziemy do... Że tak powiem, do siebie. Bo i tak musimy uzupełnić... Znaczy, nie uzupełnić, tylko sprzedać. Ale tu jeszcze, jak widać, mieliśmy trochę nie zaległości, tylko... No wiecie, o co chodzi. Mieliśmy jeszcze trochę do uzupełnienia. Łóżeczko, możemy się przespać. Zaraz, bo... Czegoś tutaj nie czaję. Ten wskaźnik dnia i nocy coś dziwnie. Zaraz zobaczymy. Zostawiłem na szóstą. I obudzimy się o szóstej wieczorem. No świetnie. Okej, ale już mniej więcej wiem, o co chodzi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aha, dobra. Mamy noc. I teraz obudzimy się o 6 rano. Czyż nie tak? Właśnie tak.
Tak, chyba wstaje dzień. Okej, moi drodzy. Zatem będziemy się chyba żegnać. Dzisiaj taki krótszy odcinek, albo nie, wiecie co. Wybierzmy się po ten list. A no, już jesteśmy tutaj. Jeszcze mamy troszeczkę czasu. W tą stronę, w tamtą. Podjedziemy sobie autkiem, jeśli nie mają nic przeciwko. Tylko czy tutaj wyjadę? Okej. Dopiero 20 minut z nagrania, także... Oj, to jest tutaj już... Tak, i znowu jakaś... jak to się nazywa? Nie kopalnia, jaskinia. Albo i nie, albo to jest tylko tutaj w tym domku. Za domkiem. Świetnie to. 8 na 20. No, tych listów zdecydowanie nie ma jeszcze połowy. Są strzały czy bełty, nie wiem. Nie wiem, co tam leżało. Nie umiejętności, tylko mapa. Dobra, wybierzmy się jeszcze potem plakat i chyba będziemy kończyć, wiecie, bo... Tylko gdzieś tutaj było... Jakieś auto widziałem. Okej, gdzieś tutaj jedzie jakiś konwój w pobliżu. Nie za bardzo jestem nim zainteresowany, szczerze mówiąc. Trochę nam miksturek poszło ostatnio na tą fortecę. Także musimy pamiętać o tym, żeby uzupełniać skrzynie gdzieś tutaj są. Właśnie. Jeden plakat ktoś rozwalił. O, Juma coś do urzędnika celnego. Z Kalingiem, właśnie to nie. No, ciekawe na pewno są te. Gdzie tu jest skrzynia? Dobra, chrzanić to. Dla skrzyni nie będziemy. Nie będziemy tracić czasu. Wydajmy się po coś bardziej konkretnego. Czyli w tym wypadku po plakat, ale... Tutaj gdzieś był... Niebieski liść. To aż tam jest, ale coś tutaj na dnie chyba leży. Fuck. Okej.
Skórę sobie sprzedamy. Dobra, nic tam nie było na dnie, ale na mapce coś ewidentnie mi pokazuje. Dobra, nieważne. Idziemy zatem sobie po ten plakat. O, jeszcze tutaj jest... Dobrze, że na brzegu nie trzeba pływać, już nie trzeba się moczyć. Plakat jest nasz. Tutaj mamy jakieś przejście takie fajne. Wygląda na takie graniczne, ale to nie jest granica. Chociaż... Nie, nie jest. Skrzynia. Ładny widoczek. No i dobra, moi drodzy, kończymy na dzisiaj. To by było na tyle. Jeszcze wam pokażę tutaj. Pokażę wam mapkę, jak to wszystko wygląda. Ratu Gadi. Mamy już odkryte, oswojone. O, to są te tchanki Shangri-La. To jest to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, albo jeszcze wcześniej. Takie misje poboczne, w których właśnie rzeki spływają krwią. I tam są takie fajne misje w sumie. Znaczy trochę chore, ale mi się podobają nawet. Dobra, ale to kiedyś sobie zrobimy. A dzisiaj to by było tyle. Także żegnam się z wami. Do zobaczenia. Nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz subskrybować. No i cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Gdzieś tak mniej więcej złap się. Dobra. Dobra, to jest, czy zginiemy? Skądże znowu? Jesteśmy nieśmiertelni.